Hej mordki, słuchajcie, vlogmas dzień 20. Wow. Słuchajcie, ja właśnie wstałam, jest, uwaga, 12:20. Natomiast musiałam odespać swoje 30 godzin bez snu. Postawię was tutaj i zjem sobie raz dwa mandarynkę. Słuchajcie, musiałam odespać wczorajszy dzień. Byłam 30 godzin bez snu i po prostu powiem wam, że jak położyłam po prostu głowę na poduszce, to od razu zasnęłam. Naprawdę nie pamiętam, żebym tak szybko zasnęła i gdyby nie to, że nie chcę tracić tego dnia, który mi został, bo tak czy inaczej jest już prawie 13, to spałabym dalej. Spałabym dalej i po prostu nie przejmowała się zupełnie niczym. Natomiast idziemy teraz zobaczyć, czy Julka zostawiła mi klucze do siebie, bo jeśli tak, to zabieramy Lulę tutaj i będziemy się opiekować psiakiem. Także ja idę teraz właśnie zobaczyć to. No hej! No przyszła ciocia do ciebie! Przyszła ciocia do ciebie! Cześć! O Jezu, o Jezu! Lula! Stop, okej, ej, stop! Stop, stop, Luluś, stop! Stop! Gdzie masz zabawkę? Luluś, siadł! Łapa! Pięknie, pięknie! Ta mała poczwarka nie ma nawet roczku. Jest tak słodkim, uroczym psem. Dobra, zarywamy herbatkę. I musimy zjeść kanapki bez sera, bo nie ma sera. Nie wiem, jak to się wydarzy, bo ja nigdy nie jem kanapek bez sera. Dawaj świnkę! Dawaj! Dawaj mi to! Dawaj, ale dawaj! Ale dawaj mi to! Ale dawaj przecież! Ale dawaj! Ale dawaj! Ale dawaj mi to! Ale dawaj mi to! Dawaj, oddaj! Lulu, puść! Dobry piesek! Dawaj! Gdzie ja rzucę? Ziu! A co to tutaj? Słuchajcie, tata ma dobrze. Miziają ją, jednocześnie ona się bawi. Ale nogi nie latają. Dawaj, dawaj dupkę! Dawaj! Dawaj mi zabawkę. Dawaj zabawkę. Dawaj zabawkę. Mam, słuchajcie, śniadanko. Pierwszy raz chyba od kilkunastu lat jem kanapki bez sera. Naprawdę. Co tam jest? Co tam jest? Co ty robisz? Jopa! Luluś! Luluś! Zakrztusiłaś właśnie? Zostaw! Zostaw! O, Jezu, tylko ty jesteś złotka! I piękna! Kto jest takim pięknym psem? Mm.
Będę cała uczulona, ale trudno. Co ty robisz? Czy ty gryziesz koc? Czy ty mi gryziesz koc? Czy ty mi gryziesz koc? Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Dawaj, dawaj. Co to było? Au! Wariacie! Dobra, koniec. Koniec. O Jezu! Co to za głos sprzeciwu był? Co to za głos sprzeciwu był? Nie ma końca zabawy, powiedz! Nie ma końca zabawy, Lulka mówi, że nie ma. Jak Lulka mówi, że nie ma, to nie ma. Lula powie, kiedy jest koniec, jak chce się bawić. Pęk! I co teraz? 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 Chcę ją pogłaskać jak normalnego psa, a ona woli gryźć moje palce. Po prostu to jest jej dzisiaj najlepsza przekąska i zabawa w jednym. Tak? Żujesz sobie paluszki, Claudii? Po prostu jak dziecko, które ząbkuje. Przecież ty masz już ząbki. Pokaż ząbki. Pokaż ząbki, dzieci. No pokaż ząbki, dzieci. Pokaż dzieci ząbki. Pokaż dzieci ząbki. Obawiam się, że jakbym poszła się z nią teraz położyć, to bym mnie całą pogryzła. Dawaj, 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 dawaj. Moje ucho tak się cieszy, dziękuję. Tak się moje ucho cieszy, dziękuję. Tak się moje ucho cieszy, dziękuję, dziękuję, dziękuję. No w końcu mi się dałaś pogłaskać, ale nie. Lula, gdzie ty tam weszłaś? Czemu ty mi chodzisz po walizce? W tył zwrot. Co to było? Julka, chowaj psa. Chyba twoja pani przyszła. Kto tu przyszedł? Kto tu przyszedł? Kto tu przyszedł? Cześć! 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 Właśnie miałam do ciebie pisać, że twój psiak zaczął puszczać cudowne bączki. No, ja pójdę na spacerek, wtedy mogę jeszcze do ciebie przyjść. Dobra, dobra. Co ci przechodzi? Wino z mandarynkami. Wino i mandarynki. Nie, to jest jak studenckie mieszkanie. Mandarynki. No, i alkohol. No. Idę, dziewczyny. Na razie. Cześć, do zobaczonka. Aha, ty się będę codziennie martwić. Będziemy spać. Pożegnajcie się. Pa, pa. Pa. Ogłoszenie robię. Czy ktoś by chciał jedną półsprawną matkę? Oddam. Oddam, jeszcze zapłacę. Tak na 50 na 50 działa. O, teraz uciekasz, teraz nie masz nic do powiedzenia, tak? Papa, powiedz im papa. Papa. Pa.
pokazałam mamie intro, w sensie napomknęłam, że mamo, to jest z zeszłego roku, a ona na to powiedziała tak poważnym głosem, naprawdę, że ja powiedziałam, no tak. I dopiero wtedy zorientowałam się, że użyła sarkazmu. Natomiast, no niestety, ja właśnie edytuję vloga z wczoraj. Znaczy nie edytuję, wstawiam. Jest już 21, więc 22, więc dzisiaj trochę późno, niestety. Ale jutro już będzie rano. I mamy Harry'ego Pottera i Książę Półkrwi obok. Zaczęłam sobie czytać. Mam super też zakładkę od Egg and Spoon z Dairy Milk z zeszłorocznych, słuchajcie, Świąt Wielkanocnych, także nieźle. Dzisiaj był taki dzień dość nudny, wiem, natomiast ja też nic nie robiłam, bo zostawiałam sobie jeden taki dzień, żeby odpocząć, z nikim się nie spotykać, z nikim się nie widzieć, nic nie robić. Aż mi głowa, bo nie boli, od kitka. Jutro idziemy lepić pierogi. Widzę się chyba też później z znajomymi. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc tak, jutro będzie fajny dzień. Muszę się wyspać, więc niedługo idę spać. I co? I w sumie tyle. Dalej boli mnie ta afta. W ogóle to sobie ją rozerwałam, znaczy ona sama się rozerwała i niestety rozerwała mi też dziąsło, więc boli mnie po prostu cała prawa strona jamy ustnej i przez to mogę iść tylko na lewej, więc rozpaczam. Niestety rozpaczam. Ale no co zrobić, mam nadzieję po prostu, że to się tylko szybko zagoi, bo szlak mnie trafia.